przykładu Andrzej Duda otrzymałby dodatkowe 2000 zł brutto, zarobki posłów i senatorów wzrosłyby o 1000 zł. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreślał, że ustawę można zamrozić w ustawie okołobudżetowej. Mamy sytuację, w której jest inflacja, w której są różne wydatki państwa. Ja nie widzę potrzeby, aby w tym zakresie na ten moment podejmować takie decyzje, ale to jest decyzja kolegialna, w związku z tym ona zapadnie w ramach ustawy budżetowej, choć raczej spodziewam się, że będzie... Sędzia Zabłudowską, sędzia Włodzimierz Brazewicz ocenia, że postępowanie to próba podważenia jej wiarygodności w związku z działalnością w krytycznym wobec pałac stowarzyszenia Justycja. Zarzut, który został postawiony, został sformułowany w sposób karygodny. Ten rodzaj retoryki był potem powtarzany wielokrotnie. Argumentów rzecznika nie udało się dziś poznać. Nieusprawiedliwiony nie stawił się na rozprawie, którą sąd w związku z tym przerwał.